Dzień dobry w Botanikum. To moje dzisiaj drugie podejście, bo coś mi się dzieje z telefonem. Nagrałam 40 minut filmu, okazało się, że się nie zapisał, więc zrobię to jeszcze raz. Nagrywam dzisiaj dla Was z przepięknego miejsca, jakim jest rezerwat przyrody w Katowicach Murskach i być może nie kojarzycie Katowic, nie kojarzą Wam się Katowice z przepiękną przyrodą, ale Katowice to zielone miasto i naprawdę mamy tutaj mnóstwo fantastycznych lasów, które są niestety karczowane. Leśnicy na to pozwalają i urzędnicy, a w tymże rezerwacie znajduje się mnóstwo leciwych dębów, mnóstwo sosnowych terenów, a dlaczego Wam o tym wspominam, to się już dowiecie na koniec filmu. Postanowiłam nagrać dwa odcinki o etycznych zapachach. Dzisiaj jest pierwszy i dzisiaj będę Wam opowiadała o bardzo modnych do kadzenia dwóch woniach, jakimi jest biała szałwia oraz palo santo. Od kilku lat na rynku prężnie zaczyna działać rynek wellness. I to ma swoje dobre strony i bardzo ciemne i czarne strony. Fantastycznym jest to, iż ludzie coraz bardziej zwracają uwagę na swoje zdrowie, na to, co jedzą, dostarczają swojemu organizmowi, co wcierają w swoją skórę, na kosmetyki oraz na rozwój duchowy. Bo nie ma nic bardziej pięknego niż to, jak zaczynamy pracować sami ze sobą, czego efekty potem są fantastyczne dla nas i dla ludzi wokoło. I to jest bardzo dobra strona. Powstaje tak zwana nowoczesna duchowość, nowoczesna wiedźminność. Wszystko dobrze, tylko rozwijajmy się i korzystajmy z tego w sposób świadomy, ponieważ wielkie korporacje wyniuchały, iż mogą na tym zrobić fantastyczny biznes i zarobić mnóstwo pieniędzy. Bo człowiek już charakteryzuje się tym, iż lubi iść na łatwiznę, szybciutko, nie bardzo zważając, co tam się za tym kryje i te osoby, które się tym zajmują, doskonale o tym wiedzą. Robią kapitalny marketing, sprzedają nam niesamowite historie, a my to łykamy, może chwilowo czujemy satysfakcję z tego, a tak naprawdę, jeżeli chodzi o białą szałwię i palo santo, ma to tragiczne skutki, ponieważ odzieramy rdzennych mieszkańców z ich najświętszych, aromatycznych roślin. I tutaj nie przesadzam, ponieważ biała szałwia i palo santo są tym samym, czym dla nas, dla wierzących, jest przyjmowanie hostii, czym jest Biblia, Koran, błogosławieństwo rabina. Tego się nie sprzedaje. Czy spotkaliście się kiedykolwiek z hostią w barze, na medytacji, gdzieś w jakimś sklepie ze zdrową żywnością, pięknie opakowaną w złote pudełeczko i opisaną, że jak sobie kupisz taką hostię i położysz w swoim domu, to ona oczyści twoje otoczenie ze złych energii będzie chroniła twoje domostwo? A jak ją już w ogóle weźmiesz pod język, to przejdziesz do innej rzeczywistości, wyczulujesz się? No nie ma czegoś takiego. A dlaczego my, biali ludzie, pozwoliliśmy sobie z największych świętości uczynić białą szałwię i palo santo, kompletnie nie mając pojęcia tak naprawdę, czym ona jest, jaką ma wartość religijną, kulturową i terapeutyczną dla rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej, Kanady, Meksyku, Ekwadoru. Ta tradycja sięga tysięcy lat. Te rośliny u nich rosną, u nich się wytworzyła cała ta kultura, a my po prostu w imię wpojonej nam mody zabieramy im to i bezcześcimy ich święte, aromatyczne rośliny i ich kulturowość. Myślę,
że nie powinniśmy tego robić i dlatego właśnie nagrywam ten dzisiejszy film, bo poprzez niego chcę Was bardzo zachęcić, abyście już więcej nie kupowali Palo Santo ani białej szałwii. I mam nadzieję, że po wysłuchaniu tego filmu już tego nie zrobicie i tak naprawdę nie będziecie dokładali swoich cegiełek do niszczenia niesamowitej kultury religijności i nie będziecie sutych wilków i tak już dosyć grubych karmili finansowo, bo naprawdę nie warto. Biała szałwia jest świętą rośliną od tysięcy lat, przede wszystkim dla rdzennych Amerykanów i Kanadyjczyków. W roku 1876, wracam, mam problemy techniczne dzisiaj, w roku 1876 biała szałwia została całkowicie zakazana do użytku rdzennym Amerykanom oraz Kanadyjczykom. Oczywiście nie tylko snużenie im zostało zakazane, wiele, jak się ktoś interesuje, to wiele rzeczy, wiele możliwości i z ich dotychczasowego życia zostało zakazane i próbowano ich oduczyć bycia sobą, bycia ludźmi, jakimi byli, grabiąc ich kulturę, religijność oraz język. Jeżeli chodzi o snużenie białą szałwią, przywrócono ją łaskawie w roku 1951, ale to nie jest tak, że oni mogą jej używać swobodnie, bo nawet teraz mają w niektórych regionach dosyć mocny problem z tym, ponieważ na przykład zarządcy domów im tego zakazują, a jest to dla nich święte, rytualne i zdrowotne zioło, którego, jeszcze raz powtarzam, używają od setek, jak nie od tysięcy lat. Biała szałwia jest przede wszystkim wykorzystywana rytualnie, w kontakcie z duchami, oczyszcza energię, oczyszcza domostwa, jest po prostu ona dla nich święta, tak jak my mamy swoje świętości. Pomijając już aspekt duchowości, bo nie każdy musi chcieć tam duchowo działać, biała szałwia jest od kilku lat na liście roślin pod ochroną, ponieważ grozi jej wyginięcie. Najbardziej cennym surowcem jest wtedy, kiedy jest pozyskana z dzikich terenów, z których jest szabrowana. Jej już praktycznie nie ma. I jeżeli to wpływa na to, iż rdzenni ludzie nie mają swobodnego, coraz mniejszy mają swobodny dostęp do niej, a my do niej mamy dostęp, co jest bardzo niesprawiedliwe, to jest nie fair, ale to też wpływa niekorzystnie na ekosystem. I musicie być świadomi tego, iż jeżeli posiadacie białą szałwię, albo zamierzacie ją kupić, wspieracie szabrowników i nielegalne jej pozyskiwanie. Ponieważ firm, które tak naprawdę legalnie sprzedają białą szałwię, jest kilka. I ta biała szałwia oczywiście ma swoją cenę. Rdzenna ludność od kilku lat bardzo mocno apeluje do ludzi na całym świecie, aby zaprzestano okradania ich z ich kulturowości i świętości. To są rośliny, które one rosną tam u nich od lat. Ta kultura miała prawo się wykształcić przez wiele, wiele setek lat. Więc nie widzę absolutnie sensu, nie łykajcie tego bullshitu, żeby tutaj u nas używać białej szałwii. To się mija z celem. Ja jeszcze Wam na koniec powiem dlaczego. Następne chcę Wam powiedzieć o Palo Santo, o świętym drzewie. Bardzo jest ono czczone w Ekwadorze, w Peru, Meksyku, całej Ameryce Północnej. Praktycznie w każdym domostwie są święte kije Palo Santo, są specjalnie przechowywane, czczone, są na ołtarzach, są wykorzystywane w rytuałach narodzin, śmierci,
Ich dym jest bardzo leczniczy, olejki eteryczne również i jest to naprawdę bardzo, bardzo święte drzewo, które w ostatnich latach cieszy się bardzo dużą popularnością na całym świecie i ludzie po prostu rzucili się na święte kije, chcą je mieć, kompletnie nie znając ich historii, kulturowości, ani świętości. One się palą wszędzie. Słuchajcie, ostatnio będąc w jednej z kawiarni, Palo Santo paliło się w toalecie. No, wyobrażacie sobie, że hostia leży w toalecie publicznej, gdzieś w knajpie i jest tak ładnie, taki ładny marketingowy przekaz przekazany, że ona oczyszcza złą energię, w jej towarzystwie poczujesz się lepiej. No chyba nie bardzo. Podobnie z innymi dla nas ważnymi symbolami, więc dlaczego, kurczę, robimy to rdzennym ludziom i społecznościom, dla których to są jedne z najważniejszych roślin aromatyczne. Nie musimy tego robić. Naprawdę. I znowu, pomijając aspekt duchowy, Palo Santo, aby miało swoje właściwości duchowe oraz terapeutyczne, musi umrzeć w sposób naturalny. Święte drzewo Palo Santo potrzebuje, aby osiągnąć dojrzałość, około 40-50 lat. To nie jest dużo, jak na drzewo. Ale żeby miało te swoje właściwości, o których Wam powiedziałam wcześniej, potrzebuje w naturalny sposób umrzeć, spaść na dno lasu, suchego lasu tropikalnego i tam około 5 lat dojrzewać, by wytworzyła się święta i terapeutyczna żywica. I wtedy to ma sens. W tej chwili te wszystkie kije, które palicie, olejki eteryczne kupujecie. Uwierzcie mi, że ze świecą szukać, aby one pochodziły z legalnych zbiorów raz, bo w Ekwadorze i Peru jest całkowity zakaz wycinania świętych drzew Palo Santo, ale to się niestety dzieje, bo popyt jest ogromny i białego człowieka należy nakarmić, nakarmić naszą próżność i obietnicę, którą nam składają marketingowcy, że wąchając ten piękny, święty zapach, o tym świętym to mało wspominają, bo za bardzo by się mogli klienci zacząć interesować, doświadczymy niesamowitych stanów, będziemy mieli cudowną skórę, będziemy zdrowi, odżywieni. To jest bullshit, bo większość tych świętych kijów i olejków eterycznych pochodzi z przedwcześnie ściętych drzew i tam po prostu ta żywica nie miała czasu i prawa się wykształcić. I płacicie za piękną bańkę mydlaną, która pęka. Bądźmy tego świadomi, nie karmmy tych ludzi. I zadbajmy o to, aby wszyscy na naszej, no wszyscy, to jest utopia oczywiście, ale zadbajmy po prostu o etyczność, o lojalność. Nam te rośliny nie są do niczego potrzebne. Nasze życie się nie zmieni, kiedy w cudzysłowie oczyścimy sobie przestrzeń białą szałwią albo Palo Santo. Absolutnie nic to nie zmieni. No więc dobrze. Cóż takiego możemy zrobić, aby cieszyć się snużeniem? Każda kultura na świecie, każda społeczność ma swoją własną kulturę kadzenia. I my również. My jesteśmy przecież Słowianami. Wywodzimy się z pogaństwa. W tej chwili bardzo mocno rozwija się neopogaństwo. Bardzo mocno działają ruchy zielarskie. I oni, ludzie tam, są zafascynowani tym i wskrzeszają tą kulturę. Pogrzebcie po internecie, przejdźcie się do biblioteki, zakupcie trochę książek i poczytajcie o naszych rodzimych, fantastycznych roślinach, które są lecznicze, aromaterapeutyczne i służą do etycznego okadzania. Im nie mają nie mniej, nie są absolutnie gorsze od białej szałwii ani Palo Santo. I nikomu nie odbieramy jego praw, jego religijności, jego świętości, nikogo nie obdzieramy z jego najświętszych
symboli. Wystarczy, że wyjdziecie do lasu, wyjdziecie na łąkę, weźcie ze sobą atlas i zaczynajcie czytać. Zacznijcie czytać, zacznijcie się interesować, zacznijcie sięgać w danym miejscu, jaka jest kultura kadzenia, snużenia, a zapewniam Was, że jest. Tak na szybko, to są tylko niektóre rzeczy, które możecie sobie zioła ususzyć i nimi okadzać i doczytać o ich znaczeniu religijnym, kulturowym oraz aromaterapeutycznym. To jest mięta, wrotycz. Słuchajcie, sosna. Sosna jest naszym świętym drzewem. My nie potrzebujemy palo santo. To są bullshity, które, kurczę, ktoś chce po prostu na nas grubą kasę robić. Mamy swoją sosnę. Mamy wiele innych świętych drzew. Tylko o tym nikt nie mówi. To jest rozmaryn, lawenda, jałowiec, bylice, piołun. Tego jest mnóstwo. Wybaczcie, mój pies się znowu rozgadał. Także nie ograbiajmy z kulturowości innych społeczeństw. A jeżeli już bardzo chcesz mieć pal santo albo białą szałwię, to jest taka możliwość. Pierwsza, to jest legalne kupienie u kilku dystrybutorów. Druga, to jest zaopatrzenie się w nasiona. Spróbuj wyhodować białą szałwię w naszych warunkach, na przykład w krzalni. A trzecia, najfantastyczniejsza sprawa, to jest taka, zanim Wam jeszcze o niej powiem. Jeżeli używaliście, używacie, bądź macie zamiar używać białej szałwii lub palo santo w celach rytualnych, no to nic z tego, moi drodzy, to nie zadziała. A wiecie dlaczego? Ponieważ palo santo i białej szałwii nie wolno sprzedawać. Ona nigdy nie powinna stać się komercyjnym towarem. Rdzenni mieszkańcy, rdzenni ludzie wykorzystują w ten sposób, że sobie je podarowywują z intencją i z energią. Najczęściej robi to szaman. Biała szałwia oraz palo santo są pobłogosławione przez szamana albo uzdrowiciela. I wtedy to ma sens. Nikt z nas, a przynajmniej większość, nie ma do czegoś takiego dostępu. Więc nie dajcie sobie wmawiać bullshitu, tak się dzisiaj oparłam na to słowo, marketingowcom. To nie zadziała. A jeżeli już naprawdę chcecie mieć palo santo albo białą szałwię, jest kilka fundacji, która się nimi dzieli, która je podarowywuje. Wystarczy poszukać albo do mnie napisać i odezwać się do tych fundacji. Napisać maila, zadzwonić, napisać list i być może te święte zioła, te święte aromaty zostaną Wam podarowane. Będą one już, wierzcie mi, poświęcone i błogosławione i wtedy będą miały sens i nikogo nie skrzywdzicie i nikogo nie będziecie ograbiać z jego religii. Miejcie to proszę na uwadze. I zwracajcie uwagę, co jest publikowane w mediach społecznościowych, bo jest mnóstwo tego i obietnice są niesamowite. Wiecie, wszystko można ubrać w piękne historie, w piękne słowa, byle tylko sprzedać. A za tymi aromatycznymi roślinami stoją prawdziwi ludzie, prawdziwe historie, prawdziwa wiara. Tak jak wierzący ludzie mają symbole. Cóż nam szkodzi to uszanować, szczególnie, że ziemia nasza bogata jest w ogrom fantastycznych, aromatycznych ziół. Bardzo dziękuję Wam, że byliście dzisiaj ze mną, że mnie wysłuchaliście, że dotarliście do końca. Podzielcie się swoim zdaniem pod tym filmem, jestem bardzo ciekawa. A już za kilka dni opowiem Wam o etyce używania zapachów w olejkach eterycznych. Bo o tym myślę też bardzo warto wiedzieć. Pozdrawiam Was, wszystkiego dobrego. Jeżeli chcesz być na bieżąco i poznawać świat zapachów naturalnych oraz jego język komunikacji, kulturowy i zgłębić pasję tworzenia perfum naturalnych, to polub to wideo. Zasubskrybuj kanał Botanikum, a jeśli chcesz dostawać powiadomienia o pojawieniu się nowych filmów, naciśnij również dzwoneczek. Ciekawe treści z dziedziny zapachu znajdziesz również na Facebooku oraz Instagramie, do których linki znajdują się poniżej. Do zobaczenia!